Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, z tym razem woda PZW, nie inaczej, i powrót do starych korzeni, czyli zbiornik w Mójczy, niedaleko Kielc, woda PZW i łowienie. Łowienie metodą, klasykiem, z wykorzystaniem robaków i na metodę z zastosowaniem dumblesików, warfelsików i kulek proteinowych. Więc drodzy Państwo, nie przeciągając dłużej, zapraszam na nowszy film. Na tą chwilę jest 6.10, niedziela 30 czerwiec 2024. I w ten czerwcowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się złowić, zobaczcie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym filmem, bo już późno. Mójczo, czy mnie jeszcze pamiętasz? Tytuł filmu i łowienie z marszu, bez wstępnego nęcenia. Więc mamy klasyka. Zresztą mamy dwie wędki do metody i z podajnikami do metody. Jedną mam klasyk delikatny, za pomocą pinki będę dzisiaj obławiał tą miejscówkę. Więc najpierw zarzucę metodę nie inaczej, niewielką przynętę, oczywiście ją delikatnie dopalę. I mówię, powrót do starych korzeni, jak to się mówi. Tyle lat nie byłem na tym zbiorniku, a bardzo lubiłem, drodzy Państwo, to miejsce do wędkowania. Weźmiemy, schowamy pelet. Oczywiście dużą foremkę, tak aby więcej było tego towaru, z tego względu, że nie ma wstępnego nęcenia. I tak mówię, woda PZW po kilku latach nieobecności. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz spróbuję to zarzucić. I bierzemy się zaraz za drugą wędkę. Obławiamy pinką, no tak aby coś złowić, bo sam jestem ciekaw co i jak. Więc pierwszy rzut, tam jest klip, no i wystarczy ta odległość, później najwyżej zmienimy długość. Zapnę. Więc drodzy Państwo, klasyk i zestaw na niesymetrycznej pętli. Nieduży podajnik, niesymetryczna pętla, przypon 60 cm, haczyk niewielki oraz pinka. Założymy ze 3 sztuki. To jest ta, która wyszła mi z lodówki. Zobaczcie sami. Miałem z nią trochę kłopotu. No i w taki sposób po prostu wyszła, trudno się mówi, przy okazji lodówkę umyłem, robactwo odzyskałem, nie inaczej. Więc teraz, drodzy Państwo, nabijamy czerwona, biała, damy 4 sztuki, nie żałujemy rybkom. Mamy 4 sztuki. I teraz nabiję podajnik. I zarzucimy zestaw. Czoskowa z pelecikami. Tutaj jest muto, więc nieduży podajnik, tak aby nam to nie siadło. I zarzucę zestaw. Tylko skręcę kołowrotek.
Dobrze. I rzucimy sobie, zaznaczymy na klipie. Niech będzie tu. A więc odjazd i prawdopodobnie pierwsza ryba. Jak znam życie i jeździłem dawniej tu, to tu brały nieduże leszczyki, takie po 30 cm. Przynajmniej wtedy, co jeździłem. Zobaczymy, co się zmieniło po kilku latach. Ale mamy pierwszy odjazd. I pierwszą rybkę. Więc sam jestem ciekaw. No leszczyk, tak mówiłem. Gruźlik. Bo tak te ryby tu nazywałem. Podleszczyki. Nawet 30 cm nie mam. Nawet 30 cm nie ma, ale ryba cieszy. I mamy pierwszego niedużego leszczyka z tej wody. Więc baja. O, jaki nerwowy. Więc bierzemy z powrotem naszą przynętę i zarzucamy zestaw i wędkujemy. Więc dalej. Drodzy Państwo, jest taki temat, ściągnę klasyka i spróbuję skrócić przypon na krótszy. I tak mówię, połowie trochę na klasyka za pomocą pinki, nie będzie efektu, to rozłożę drugą wędkę do metody i obydwie rzucę na metodę. A na razie widzicie, jak to jest, to wygląda. Więc przypon skrócę, wymienię robaki, tak aby to wszystko, ręce i nogi miało. Więc skrócimy, taki damy ze 30 cm. Oczywiście wiązarka. Bliżej będzie koszyka. Obetniemy. OK. I zmienię robaki na świeże. Znaczy, może to da efekt. Trzeba kombinować. Tak mówię. I zmienimy robaczki. Pomarańczowego damy. Dwa. Trzy. Cztery. A jeszcze jednego, pięć, duży haczyk to, żeby tak zainteresował jakąś rybkę. Pięć sztuk. Damy pelecik. Dobrze, zarzucimy do klipa. Do klipa. Ustawimy i czekamy, czekamy. I tą zaraz przerzucę, założę inny kolor przynęty. Więc od razu zmienimy. Wcześniej przerzuciłem, zarzuciłem wyżej, tam prawie pod wyspę, niedaleko. Zdjąłem z klipa i tak mówię, przeklipowałem na dłuższą odległość naszą metodę. Przynęty nie ma. Wcześniej było podciągnięcie delikatne i jednak ściągnęło nam przynętę. Teraz damy. Dobrze. I schowamy naszą przynętę.
i w peleciki. Docisnę tylko i ok. I zarzucimy zestaw na wprost wyspy. Ok, ściągnę i jak sobie stoi. A więc metoda znów górą, no ale znów nieduży podleszczyk prawdopodobnie. Wolałbym, żeby jakieś ładne płotki brały, ale widzicie, łowimy to, co jest. No zobaczymy, co jest. Podleszczyk, czyli nieduży leszczyk. Takie, jakie tu biorą przeważnie. Drobne, małe rybki. No ale chciałem zobaczyć, czy coś się zmieniło na lepsze od tej pory, co dawniej tu tak jeździłem. No i taki, mówię, 30 cm, dwa może, góra. I na inny kolor przynęty, więc baja. A ja przerzucam zestaw i wędkuję dalej. Jest pięknie, czyli obcowanie z naturą, cisza, spokój. A tutaj czyżby było branie, bo wyprostowało branie do brzegu. Zobaczymy. No i mam rybę. Na klasyka, na robactwo. Zobaczymy tylko co. Tą ściągałem, akurat wypuszczałem rybę, a tu było branie do brzegu i jest nieduży, prawdopodobnie leszczyk. Zobaczymy na skrócony przypon. Tak mówię, skróciłem i mamy. O, tu jest przynajmniej ładniejszy ten leszczyk na robaki. Przynajmniej ładniejszy ten leszczyk na robaki. To już jest taki fajniejszy lesio. O, pomalutku, pomalutku. Wypuszczę cię zaraz, pomału. Taki już przyzwoity przynajmniej. Jak na tą wodę. Chodź tu do Pyzusia. Zobaczcie. Ten już taki ładny. Zobaczcie, jak pięknie ubarwiony lechor na pinki. Więc odhaczę go. Ładny lesio. Weźmiemy peny. I ładnego leszczyka wypuścimy. Baja. Płyń. No, jest fajnie. Przynajmniej coś bierze. A nie do brzegu. Zobaczcie, zobaczcie. Delikatnie. No, 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 no. No, no, no. No i co mamy? No coś jest, drodzy Państwo. Klasyk i zobaczymy co na białe robaczki. Niedużego coś, mniejszy niż tamten, ale wyholujemy. No mniejszy, troszkę mniejszy, ale jest leszczyk. Zobaczcie. No, taki lesio. Więc coś się dzieje na tej wodzie.
taki nieduży płyn. A ja przerzucam zestaw i wędkuję dalej. Jakieś branie. Nie wiem, czyżby do brzegu. Ale nie, czekam. Aż będzie tu pan spinninguje. Jedno uderzenie miał. Tylko brodzi. A ja z gruntu czekam na jakąś fajną rybkę. Więc czekamy jeszcze, co zrobić. Taki odpoczynek w ten gorący, niedzielny dzionek namójczy. Zobaczcie, branie. I zobaczymy, co siedzi coś. No już trochę większy ten leszczyk prawdopodobnie. No, można też i ładną jazię stąd wyciągnąć. Karasia, linka, karpika. Płodź ładną. No to jest trochę większe. Ciutkę niż te na początku dwa małe leszczyki. No i branie takie widzicie. Opadające, później do góry. No sam jestem ciekaw, co to jest za rybka. Więc wejdziemy trochę głębiej. I wyholujemy naszą rybkę. Wyholujemy naszą rybkę z tej wody PZW. Leszczyk. Niestety. Leszczyk. Nie będziemy brudzić podbieraka. Chodź tu do Pyzusia. Ach, ale mnie uchlapał. Chodźesz tutaj. Szybciej cię wypuszczę. Taki patelniaczek. 44 może. 43 cm. Ok. Więc płyń, byku. Baja. Przerzucamy i wędkujemy dalej. W ten ciepły, niedzielny, czerwcowy jeszcze dzionek. A nie do brzegu. Do brzegu. Wyprostowało kija. I co mamy, drodzy Państwo? Kolejną rybkę. Tylko tak mówię, mogłoby być coś innego. Nie te leszczyki. No ale mój czas zawsze, jak dawniej jeździłem, słynęła z leszczyków. No i teraz będzie też taki fajny jakiś leszczyk, koło 40, jak na tą wodę. Kij fajnie pracuje. To jest wędeczka Shimano Max do 40 gramów wyrzutu. O, i mamy fajną rybkę. Zobaczcie sami. Na pinkę ze skróconym przyponem. No, spięła się jeszcze. Widzicie, nie chciałem brudzić i spięła się. Dobrze, bo i tak bym ją wypuścił, ale chociażbym wam ją zaprezentował. A tak to ryba się spięła, ale ładny był. Taki powyżej 45 cm. Leszczyk, który mi trochę tutaj zaśmiecił. Dobra, wyprostuję to, zmienię robaki. I zarzucam dalej zestaw. Na drugiej mam branie. Zobaczcie. Być może branie do brzegu. Jest coś. Jest coś. Na jedną, na drugą. Biorą.
z tym, że nieduże ryby na tej wodzie PZW. Bez wstępnego oczywiście nęcenia. No i późno przyjechałem, bo pierwszym autobusem po 5:30, po 6:00 nad wodą. No jest nieduży leszczyk znów. Więc nie chcę brudzić, naprawdę. Jak się zepnie, to się zepnie, trudno. Tak i tamten, ale nie chcę brudzić w śluzie podbieraka. Taki. Więc baja. I obydwie przerzucam. Bo tam miałem już zarzucać i w końcu nie zarzuciłem, bo tu było branie. Dobra, zarzucam, przerzucam wędki i wędkujemy dalej. Kolejne branie, kolejna rybka. I ściągamy rybę. Prawdopodobnie znów będzie tam leszczyk. Dokładnie. Kolejny prawdopodobnie leszczyk na żółty kolor przynęty. No. No, coraz większe te leszczyki. Ale też nie brudzę. Nie, nie, to taki, ale w miarę. Zobaczcie, jak pięknie ubarwiony. Oczywiście zjadł przynętę. Baja! Zmieniam przynętę i wędkuję dalej. No, kolejne branie, branie. No, 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 no. Jeszcze trochę. Dobra. Bawi się, bawi, to prawdopodobnie znów leszczyk. Od brzegu do brzegu. Nie ma takiego zdecydowanego brania, żeby wygięło kija czy coś, tylko góra, dół. Więc wejdziemy trochę głębiej i z głębszej wody rybę wypuścimy. Więc prawdopodobnie kolejny leszczyk z tej wody. A ja przy okazji moczę się w ten ciepły niedzielny dzionek. Ponad 34 stopnie ma dzisiaj być w Kielcach. Więc upalna niedziela. Oczywiście nad wodą. I w miejscu takim, gdzie mało ludzi jest. Przynajmniej nie ma plażowiczów. Nie pływają skutery wodne. Łódki. Bo to jest za mały zbiornik i zakaz jest pływania tu środków pływających. Co mamy? Lesia. No, ładny, przyzwoity lesio. Zobaczcie, jaki ładny. Taki ładny. Więc żółta przynęta. Okej, płyń. I oddaj przynętę. Bo wiecie, przynęty drogie są. I po co tracić? Jak można wykorzystać ją ponownie? Oczywiście dopalając ją i dipując w dipie. Na przykład ananasowym. Więc przerzucam zestaw i jest w pytę. No, 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 no. No. Do brzegu. Branie do brzegu. I kolejny, więc szybko go ściągam. Bo jest nieduży. Ekspresowo. I taki nieduży leszczyk.
od razu się przy okazji ochłodzę. Oddać przynętę tylko. No i taki nieduży lesio, którego oczywiście wypuścimy, baja. Ale oddaj przynętę byku, a ja się zanurzę. O! I wędkujemy dalej. Znów się bawi. Jest kolejny. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja przy okazji się ochłodzę. Oj, ale przyjemnie. I holujemy naszą niedużą rybkę. Nieduża, faktycznie nieduża. A co zrobić? Taka woda, łowienie z marszu. I takie ryby. O, jeszcze się spięła. No widzicie, taka jest zabawa, ale przerzucam dalej. Dość, że spięła się, to jeszcze straciłem przynętę, którą teraz zmienię. Kolejne branie i kolejna rybka. No ale widzicie, zmiana przynęty na brązową. I co mamy? Też leszczyka. Szkoda, że nie inny gatunek rybki. Że nie inny gatunek rybki. Ale lesio to lesio. Leszek co ma, wiecie gdzie meszek. Więc baja, płyń, a ja się chłodzę. Najpierw w jedną stronę do ramienia, do karku. I drugą stronę, o, w ten niedzielny, bardzo ciepły jednak dzionek. No i kolejne branie. Ogień. No, ogień. I co mamy? Szybko ściągnę. I ładnie współpracują nieduże leszczyki. A ja pójdę zobaczyć tam, w korycie, tam na cypelek, jak to wygląda. Więc ściągnę wędki i wam pokażę tamten cypel, jak wygląda reszta tego zbiorniku. Bo może nie wszyscy oglądali stare moje filmy i nie wiedzą, jak ten zbiornik w całości wygląda. Więc odczepimy niedużego leszczyka. Baja. Ściągnę zestawy. I teraz przejdziemy się wprost na cypelek. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Rzeka wpada. I tu jest trochę głębsza woda. I wracamy na swoje miejsce. Jest coś, ale nieduża. Co mamy tym razem? Znów leszczyk. No szkoda, że nic nie bierze innego. Taki nieduży leszczyk. Więc baja. I przerzucam zestaw i wędkuję dalej. No, branie do brzegu. Na drugiej to samo, ale weźmiemy tą najpierw. Widzicie? Dwie ryby. Szybko wyholujemy tą.
i mamy... Zobacz, i tam mamy drugą rybę. Ta siedzi, ale mamy branie. Poczekam. Jeszcze. No i co? Jest czy nie ma? Jest. Jest coś, ale zobaczymy co. Ale prawdopodobnie wiecie co. Nieduży leszczyk. Nieduży leszczyk. No dokładnie. Nie chcę brudzić. Dobrze. Nieduży leszczyk. Widzicie sami. Więc baja. Założę świeże robaki i przerzucam dalej. No. Jeszcze. Siedzi. I znów klasyk i robactwo. Na skróconym przyponie. Ale szkoda, że tylko jeden gatunek bierze cały czas. Czyli nieduży leszczyk. A nie jakieś ładne płocie, nieduże jazie. Zawsze to by było ciekawiej. Zawsze by było to ciekawiej. Zobaczcie, jaki ładny. Dosłownie. No ale trochę łyknął. A nie, tutaj jest łopatka. Trzonek. Nie, muszę go odhaczyć. Dobrze. Płyń. Baja. No. I co mamy? Czy po braniu? No ciężko mi powiedzieć, bo to takie ryby duże, że... Ale chyba było? Nie, coś chyba jest. Bo mi za bardzo w bok poszło. Ale coś niedużego. Jak coś jest, to coś niedużego. No i tu branie jest do brzegu. Zobaczcie, wyprostowało kija. I tu nie wiem, czy nie będzie druga ryba. Przycięłem, czyli dublet. Zobaczymy, czy dublet, bo zobaczcie. Jest dublecik. Dublecik, więc szybko biorę jeden. Cofamy się, kładziemy kija i dublecik na bank. Pobranie do brzegu było, widzicie, dublet. Czyli w jednym czasie na dwie wędki ryba. Ale widzicie, jakie ryby. Nie za wielkie, ale jak na wodę PZW, to brania są i może jakoś być na tej mójczy. Co mamy? Lesia. Lesia, niedużego lesia.
Wezmę tak, żeby wędki sobie nie złamać. No, spięła się. Mam gości, drodzy Państwo, parkę łabędzi. No i jeszcze wędkuję przez jakiś czas i niedługo będę kończył ten dzisiejszy niedzielny wędkarski wypad. No. A więc łabędziami się zajmuję, a żółka wisi, żebranie do brzegu. Oczywiście na klasyku. A ja łabędziami się zajmuję, zamiast na szczytówkę patrzeć. No i tu druga, czyby znów dublecik. Co mamy? No, o, ten jest ładny. Ten jest fajny leszczyk. Fajny, ale już nie chcę spodenek moczyć, bo niedługo będę jechał. No nie taki duży, ale przyzwoita rybka. Jak na tą wodę, zobaczcie, jaki ładny. Jaki ładny. Wziął na pineczkę. O, i dublet. Jak biorą, to hurtowo. Małe haczyki, więc ciężko mi ściągnąć, więc muszę wziąć peny. Czyli tak jak mówię, muszę pomału wziąć peny, rybkę odhaczyć, baja. I tu branie do brzegu. Też żółka wisi, ale czy ryba będzie, zobaczymy. Zobaczymy. Ale nic nie czuję po braniu. Po braniu. Widzieliście. I znów dublecik był, ale tylko jedna ryba wyholowana. Więc przerzucam zestaw i niedługo pomału będę kończył ten dzisiejszy wypad z tego miejsca. Branie do brzegu, wyluzowana żyłka, no i kolejna rybka na klasyka. Przeszedł mi. Przeszedł, więc muszę go z tej strony niewielkiego leszczyka. Chodź tutaj. Do pyzusia. Tak to jest z tymi małymi haczykami. Okej, okay, baja. No. No, jeszcze. No i do brzegu. Branie. I kolejna rybka. W ten bardzo parny dzień. Słonko zaszło, ale alert pogodowy dostałem. Dzisiaj burze i silny wiatr w nocy. No i zapowiada się na to. Więc kolejny lesio z tej wody. Baja. Do brzegu. Zobaczcie. No i teraz od brzegu. No i na dół. I co mamy? Znów prawdopodobnie niewielkiego leszczyka. No nic poza tym, tylko niewielkie leszczyki, które dzisiaj skubią na zbiorniku w Mójczy. Leszczyk.
dokładnie. Pan Leszczyk Baja. Dom zarzuciłem, żółka wisi, więc branie do brzegu. I kolejny lesio. Kolejny leszek. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Kolejny leszek, tym razem na klasyka i pinkę. Baja. Więc drodzy Państwo, czekamy na ostatnie branie, ostatnią rybkę i pomału będę kończył, i pomału będę kończył dzisiejszy wypad oto z tej mójczy, czyli już nie zarzucam zestawów, pakuję się i zawijam się do domu. No, 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 albo w prawo, albo w lewo. Czyli ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Ale delikatnie biorą, no, 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 no. Ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Jadę. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. Kilkanaście leszczyków i czas jechać do domu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jadę na Kielce do domu. Cześć. Jadę do domu. No nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Jadę do domu. Cześć. Baja. Do następnego, drodzy widzowie. Do następnego.